Cześć, nazywam się Marcin, jestem przewodnikiem górskim, a to jest pierwszy filmik, jaki nagrywam, a przynajmniej który zdecydowałem się szeroko udostępnić. A słuchajcie, dlaczego w ogóle nagrywam? No cóż, nie wiem kiedy to oglądacie, ale ja to nagrywam w marcu 2020 roku, co oznacza, że trwa epidemia. Ja jestem przewodnikiem górskim, w związku z czym, żebym ja pracował, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, ja muszę wyjść z domu, a po drugie, inni ludzie muszą wyjść z domu. No obecnie to nie jest zalecane. Ludzie się nie spotykają, rząd tego nie rekomenduje, ja też tego nie rekomenduję, ale słuchajcie, nudzi mi się. Nudzi mi się i tęsknię do gadania do ludzi. Nie wiem, zazwyczaj ludzie mówili, że całkiem fajnie im się mnie słuchało. Więc może w ten sposób chociaż jakoś sobie to troszeczkę zrekompensuję, ponieważ no prawda jest taka, że ja, moje koleżanki, moi koledzy tej wiosny niestety pracować najprawdopodobniej nie będziemy wcale albo bardzo mało, więc no cóż, muszę się wygadać w jakiś inny sposób. Ja co prawda mogę iść w góry, ja mieszkam niemalże w samym sercu Sudetów i tak naprawdę zaraz po wyjściu z domu jestem na szlaku turystycznym, ale no nie chciałem zabierać kamery na zewnątrz, pokazywać jak tam jest teraz fajnie, a wy to będziecie musieli oglądać w czterech ścianach i nie wiadomo kiedy będziecie mogli wyjść. Dlatego chciałem powiedzieć może raczej o tym, co można robić siedząc w domu, kiedy jesteśmy miłośnikiem gór. No, można czytać. Słuchajcie, oprócz gór moją ogromną pasją są również książki i to nie tylko dlatego, że jestem z wykształcenia historykiem literatury. Jestem też po prostu kolekcjonerem tych książek, jeżeli jeszcze się nie domyśliliście. Ale słuchajcie, przygotowałem dla Was taki mały, subiektywny wybór jakichś ciekawych pozycji. Ja starałem się wybrać takie rzeczy nie do końca oczywiste. Nie wiem, ja nie widziałem nigdy tych książek na wystawach, w księgarniach. Raczej trzeba było o nie pytać albo w ogóle szukać ich w internecie, więc mam nadzieję, że być może czegoś nowego się tutaj dowiecie. Słuchajcie, pierwsza pozycja to jest świetna pozycja na czasy obecne, ponieważ w tej książce, która się nazywa Góry, medycyna i antropologia, wystarczy zajrzeć do spisu treści, żeby znaleźć całą listę powodów, dla których nie należy chodzić w góry. Bo słuchajcie, tych powodów jest dużo, jak na przykład zdradliwy błogostan, zaburzenia psychotyczne, obrzęk mózgu, niewydolność oddechowa. To są wszystko rzeczy, które Was spotkają, jeżeli wyjdziecie w góry, więc może lepiej nie wychodzić, tak jak prosi rząd. Słuchajcie, książka ma 900 stron, to jest potężna pozycja. Moim zdaniem może to być jakimś podręcznikiem medycyny. Nie mając, prawda, nigdy w rękach prawdziwego podręcznika dla studentów medycyny, aczkolwiek to jest coś, co z czystym sumieniem mogę nazwać mądrą książką. Tu są nie tylko opisy chorób i jak one przebiegają na wysokości, ale jest też dokładnie bardzo opisane, co te choroby w ogóle powoduje, dlaczego tak naprawdę mamy ten właśnie obrzęk mózgu i inne dolegliwości. Dodatkowo jest spory rozdział historyczny o tym, jak ludzie w ogóle próbowali zrozumieć, co się dzieje z ludzkim organizmem w górach. Czy jest też potężny rozdział antropologiczny, mówiący o tym, jak góry mają wpływ na organizm człowieka, ale nie tylko tego człowieka, który tam pojedzie i sobie siedzi, tylko na przykład czym się różnią organizmy szerpów żyjących w Tybecie od, przepraszam, nie w Tybecie, tylko w Nepalu, bo w Tybecie szerpów chyba w ogóle nie ma, albo jest ich niewielu, ale w Nepalu na pewno szerpowie są i jak się okazuje ich ciała są nieco inaczej zbudowane, nieco lepiej przystosowane do życia na dużej wysokości, chociaż najwięcej jest tutaj mowy o ludziach żyjących w Ameryce Południowej, bo tam są te rozległe, wielkie płaskowyże na kilku tysiącach metrów i tam żyją największe populacje przystosowane do życia na wysokości. No ja z tej książki dowiedziałem się, że no na przykład właśnie kiedy konkwistadorzy przybyli do Ameryki Południowej i zdobywali, szukali tamtejszych legendarnych złotych miast, to na przykład często mieli problem z posiadaniem dzieci. Po prostu dotykała ich bezpłodność po tym, jak dłuższy czas przebywali na takiej wysokości. Ale co ciekawe, w drugą stronę to też działa. Kiedy ci ludzie z Andów zjeżdżali na poziom morza, też
mieli takie dolegliwości, też pojawiała się u nich bezpłodność, także działa to w dwie strony. Mnóstwo takich fajnych rzeczy można się z tej książki dowiedzieć, jest też dużo jak temu zapobiegać, jakie środki farmakologiczne są stosowane, także naprawdę jeżeli ktoś planuje wyprawy w góry wysokie, obowiązkowo. Druga książka, no już troszeczkę lżejsza pozycja, to jest Sklep Potrzeb Kulturalnych Antoniego Krocha. To jest dokładnie nowe wydanie, dlatego jest to Sklep Potrzeb Kulturalnych po remoncie. Antoni Kroch to jest postać, którą ja sobie zresztą bardzo cenię. On napisał kilka książek, kilka różnych książek naprawdę, z różnych dziedzin. Jest między innymi autorem świetnego przewodnika po czeskiej Pradze. Natomiast z wykształcenia Antoni Kroch jest etnografem i jego specjalizacją etnograficzną jest Podhale. I o tym jest właśnie ta książka, o Podhalu, o góralach. Przy czym książkę można by zasadniczo podzielić na takie dwie części. Pierwsza z nich to jest dzieciństwo, ponieważ Antoni Kroch złapał tego podhalańskiego bakcyla, kiedy był dzieckiem. Jako chorowity chłopak został wysłany do Bukowiny, żeby tam po prostu żył i być może tam mu będą mniej dokuczać jego dolegliwości. Natomiast druga część to jest już jego, można powiedzieć, troszeczkę bardziej etnograficzna praca z czasów, kiedy on pracował w Muzeum Tatrzańskim, kiedy zbierał po wioskach eksponaty, był zbieraczem folkloru. Przy czym nie są to tylko suche relacje o tym, jak to jeździł i zbierał i wysłuchiwał, tylko to są tak naprawdę opowieści żywej góralskiej kultury, ale pozbawione to jest jakiegoś takiego nadęcia czy zachwytu w ogóle. Antoni Kroch nie zachwyca się tą kulturą, tak dlatego też polecam tę książkę wszystkim takim może zafascynowanym bezkrytycznie góralszczyzną, bo to może być taka odtrutka. Pokazuje, że kultura góralska jest owszem piękna, ciekawa, ale że ma też swoje złe strony. Natomiast jeżeli chcielibyście sięgnąć po tę książkę, bo bardzo lubicie Tatry, to od razu ostrzegam, że tutaj tych Tatr zbyt wiele nie ma. Tak naprawdę temat gór tutaj jest poruszony, w sensie wędrówek górskich jest poruszany stosunkowo rzadko i to bardziej w tej pierwszej części książki, kiedy to mały Antoni siedzi w tej Bukowinie i patrzy na góry i postanawia pewnego dnia się tam wybrać na piechotę w tajemnicy przed wszystkimi. Ponieważ no właśnie dla górali chodzenie w góry było czymś nienormalnym. Jeżeli ktoś nie miał, nie wiem, owiec do wypasu czy jakichś konkretnych potrzeb, to w góry się nie chodziło, bo to było zwyczajnie niepotrzebne i było to tylko marnotrawieniem czasu. I właśnie z tej książki można bardzo fajnie poznać takie myślenie dawne górali, no bo obecnie jednak no wiadomo, że ta kultura się dosyć mocno zmieniła, ponieważ no co tu dużo mówić, ludzie z nizin chcieli, żeby górale byli troszeczkę inni i górale się dostosowali. Dobrze, a teraz jedziemy już nieco właśnie bardziej w moje rejony, w Sudety, dokładnie w Sudety Środkowe, bo jesteśmy w cieniu Wielkiej Sowy, monografia Gursowich. No nie wiem, jak wy sobie wyobrażacie pracę przewodnika sudeckiego, aczkolwiek no faktem jest, że najczęściej moje przygotowanie do wycieczki polega na tym, że muszę podejść do tej biblioteczki i wybrać pozycję, co nieco sobie przeczytać, ponieważ no od przewodnika sudeckiego obecnie przynajmniej wymaga się przede wszystkim wiadomości, więc no sięgam chociażby właśnie do tejże książki, ponieważ tutaj góry Sowie są opisane bardzo dokładnie i to w bardzo wielu dziedzinach. No jest wiele książek na temat gór Sowich, są przewodniki, są różnego rodzaju książki historyczne, natomiast tutaj mamy wszystkiego po trochu, ale to trochę jest dosyć mocno rozbudowane, ponieważ no jest tutaj rozdział przyrodniczy, jest rozdział architektoniczny, historyczny, rozdział o kopalniach. No generalnie można powiedzieć szeroki wybór tematów, ale wszystko sprowadza się do właśnie gór Sowich. Tak więc góry Sowie są tutaj odmienione przez wszystkie przypadki, pokazane według wszystkich możliwych dziedzin. Przy czym autorami poszczególnych rozdziałów są faktycznie specjaliści od danej tematyki. To są nazwiska mi jako przewodnikowi całkiem nieźle znane i wiem, że to są ludzie, którzy wiedzą, co mówią, czy też piszą w tym przypadku i że można im zaufać. Przy czym no można by powiedzieć, że no ileż można mówić o górach Sowich, to nie są góry wysokie, jakoś strasznie tajemnicze, poznane i zbadane na wskroś. No to słuchajcie, w tej książce nawet osoba, która całe życie mieszka w górach Sowich, jak ja, znalazła wiele ciekawych informacji, o których raczej ciężko jest znaleźć informacje gdziekolwiek indziej, jak na przykład jak wyglądał stan wojenny tutaj na terenie gór Sowich, które zakłady strajkowały w 80 roku, jak to dokładnie tutaj wyglądały. Normalnie
takich informacji w przewodnikach czy innych książkach nie znajdziecie. No, wadą tej książki jest to, że jest niestety trudno dostępna, bo trafiają się już tylko pojedyncze egzemplarze gdzieś w internecie. Słuchajcie, kolejna książka też dotyczy Gursowich, bo to Gursowie, schroniska górskie na dawnych pocztówkach i zdjęciach, pod tytuł Historia słowem i obrazem pisana. Redaktorem tej książki był pan Tomasz Przerwa i Jacek Gruszlewski. Tomasz Przerwa też zresztą był redaktorem w Cieniu Wielkiej Sowy. To jest postać, która macza palce we wszystkim, praktycznie co dotyczy Gursowich. Słuchajcie, to jest książka też, do której często sięgam i z którą często nawet w ogóle chodzę w góry, już nie z grupami, ale sam. Ponieważ, no niestety, o ile tutaj na mapce, już na samym początku książki jest 40 obiektów, to do dzisiaj zachowało się z tego niewiele. Bardzo wiele z nich zniknęło. Po prostu zostało zlikwidowanych, a następnie zniknęły z powierzchni ziemi. Jeżeli dobrze poszło, to zostały z nich jakieś ściany, a zazwyczaj zostały tylko fundamenty albo ślad w ziemi. I tu w mojej okolicy, w okolicach Srebrnej Góry jest takich też kilka miejsc. No i w tej książce można właśnie zobaczyć, jak to w ogóle wyglądało. Jak wyglądało schronisko na Polanie Klausa, czy schronisko pod Gąsiorkiem. Że to były tak naprawdę kiedyś piękne i tętniące życiem miejsca. Mimo, że tytuł mówi, że schronisko górskie na dawnych pocztówkach i zdjęciach, to nie oznacza, że tu są tylko zdjęcia. Tu jest też bardzo dużo tekstu, sporo informacji przydatnych też przewodnikowi, czy też no, sporo ciekawostek dla zwykłego turysty. No, są chociażby informacje o tym, ile kosztowały noclegi w poszczególnych schroniskach, czy też jakie było menu, albo czego ludzie tam oczekiwali. Książka bardzo fajna, ale z drugiej strony też właśnie bardzo smutna, że wielu tych rzeczy już po prostu nie zobaczymy. I ostatnia książka. Już stricte tak naprawdę na temat przewodnictwa, bo to jest książka o przewodniku. No my przewodnicy sudeccy nie mamy może jakoś strasznie bogatych tradycji, przynajmniej obecnie w tym polskim wydaniu. Nie mamy tak jak przewodnicy tatrzańscy, legendarnych przewodników, Klimka Bachledy czy Sabały, którzy by tworzyli folklor tych ziem. Ale jest paru przewodników, którzy są dosyć powszechnie znani, przynajmniej wśród przewodników. I taką postacią m.in. był Tadeusz Steć. Książka to jest Legenda Sudetów. Tadeusz Steć, życie i śmierć. Ponieważ Tadeusz Steć nazywany był też przewodnikiem przewodników, jako że on był jednym z pierwszych przewodników w Sudetach, przyjechał tutaj zaraz po II wojnie światowej, organizował krajoznawstwo i przewodnictwo przede wszystkim w rejonie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. No, bardzo szybko zaczął prowadzić też szkolenia przewodnickie, w związku z czym ten właśnie przydomek przewodnik przewodników. Zresztą moi koledzy, którzy szkolili się w latach 80. czy 70., no prawie każdy był na steciówce, czyli wycieczce szkoleniowej właśnie z Tadeuszem Steciem. Taka charakterystyczna bardzo postać, ogromnej wiedzy, ogromnej bibliotece też, którą zdobywał i troszeczkę też budziła kontrowersje, ponieważ no w tych dzikich, powojennych czasach on bardzo często na przykład chodził po opuszczonych dworach, domach, bibliotekach, co chciał, to sobie zabierał po prostu, nie bacząc na to, czy to powinno trafić do archiwum, muzeum, no trafiało do niego. No dorobił się też ponoć wielkiego majątku, ponieważ oprowadzał turystów zachodnio-niemieckich, którzy swoją mocną walutą zasilali jego konto. Aczkolwiek no, przede wszystkim wspomina się o tym, że miał on potężną wiedzę i dostęp do bardzo wielu źródeł. Był też charakterystyczną postacią, chodzącą w swoim nieśmiertelnym bereciku z antenką. No, jest to też troszeczkę taka historia sensacyjna, ponieważ Tadeusz Steć został zamordowany w 1993 roku i do dzisiaj ta zbrodnia nie została wyjaśniona. A wszystko to opisał Stanisław Jan Jawor, który znał Stecia osobiście, przez wiele lat się z nim przyjaźnił, także dobrze wie, o czym mówi i no, można powiedzieć, opisywał go też jako swojego kolegę, a nie tylko... Nie jest to sucha biografia na podstawie wycinków prasowych czy innych prac, tylko on faktycznie Tadeusza Stecia znał. Do książki jest też dołączona płyta CD, na której są zdjęcia i dokumenty związane z tą właśnie postacią. W samej książce jest też bardzo, bardzo dużo zdjęć, więc no, ja bym powiedział, że dla przewodników sudeckich to jest pozycja dość istotna, bo wiele fajnych rzeczy się dowiedzieć stąd można. Aczkolwiek jeżeli ktoś szukałby tutaj informacji krajoznawczych, to tych tak dużo tutaj nie będzie. Bardziej będzie właśnie o historii turystyki czy kształtowania się przewodnictwa niż opisów krajoznawczych.
To by było na tyle. Słuchajcie, ja oczywiście mógłbym wybrać tych książek nieco więcej, zresztą no, mam troszeczkę tutaj tego, ale szczerze mówiąc bardziej liczę na to, że epidemia szybko się skończy i będziemy mogli spotkać się na szlaku, ale jeżeli Wam się podobało, dajcie znać. Być może jeszcze coś tutaj fajnego znajdę, o czymś Wam opowiem. Może znajdę jakąś inną ciekawą tematykę, którą mógłbym Wam zaprezentować. To wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy chcecie w ogóle tego słuchać. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego i do zobaczenia, miejmy nadzieję.